Witam, tutaj Wichu1994, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Robimy właśnie test reaktora, daje już chłodzenie, wszystko i zobaczymy, czy ta zadziała. Prąd mamy wystarczająco, mam nadzieję, że coolant doleci, zdąży dolecieć. Wszędzie po 8000, a my tu mamy 2 miliony przeszło. No. Plazma już się nagrzewa powoli, bardzo powoli. Mamy teraz temperatury 84 miliony, musi być 150 milionów. Zobaczymy, czy to zadziała. Proszę, zadziałaj. Wszystko sprawdziłem milion razy, czy jest wszystko tak, jak powinno być. Wszystko jest bardzo dobrze ustawione. Tu też jest dobra strona, tu też jest dobra strona, pięknie. I tam też jest dobra strona, super. Jeszcze tylko kręciołka trzeba odpalić, jak tylko będzie na tyle dużo tutaj temperatury. Kulant gotowy, wszystko jest, tak? Wszystko jest, 8000 wszędzie jest? Tak, jest 8000. Tutaj mamy wszystko, woda, boilery, neutron absorbery są na dobrym poziomie, tak? Są dobre? Dobra, dobra, jest dobrze. Dobra, trzeba czekać. Więc ja, jeżeli to zadziała, to plan jest taki. Jeżeli to zadziała, robimy elektrownię z tego właśnie reaktora. Będziemy robić wielkie turbiny i inne rzeczy. A jeżeli to nie zadziała, to się coś wymyśli. Dobra? No dobra. Tak naprawdę wiecie co, jeżeli to by nie zadziałało, to możemy zrobić coś innego. Na przykład multiblock generatora prądu z Immersive Engineering. Też jest fajna sprawa. Albo coś jeszcze się pomyśli. Ile mamy temperatury? 100 milionów, więc już prawie. Dobra, mamy już 145 milionów, więc możemy już powoli się zabrać za włączenie tych dwóch rzeczy, czyli van de Graaffów oraz kręciołka tego magnesu. A możemy włączyć już. Dobra. Kopia świata zrobiona jest, więc nie ryzykujemy za dużo. Odpalamy van de Graaffy, odpalamy kręciołek. Oby energii starczyło. Kręciołek odpalony, van der Graaffy odpalone, super. Nic tylko czekać. Uwaga, proszę zadziałaj, bo jak nie to zastrzelę się. Proszę. I gotowe. Jest! Działa! Kurde, działa! O tak! No i gdzie te neutrony? Powinny się zrobić zaraz. Działa! O! Idą! Są! Widzicie? Temperatura? 20, 40, 50. Wszystko. Tutaj jest strasznie duża temperatura. 400, 500 była. 90, 100 stopni, ile pary by było, jej. Działa. Wyłączyć to, Boże. O, przestało działać. O, mygy. Już się chłodzenie skończyło? Aż tyle to zawiera? Cholera. Ile? Milion poszło na to? Na tą chwilę milion chłodzenia poszło? Oho. No to zapowiada się bardzo ciekawie. Milion poszło. Ile to tego chłodzenia idzie? Ja pierdzielę. Ty patrzcie wy na to. I schodzi jak... O, tam się zaczęło palić. Schodzi jak... Nie gadaj.
aż tyle. Trochę mnie to mało straszy. Muszę przyznać. Całe 2 miliony 900 poszło w sekundy. Ja pierdzielę. Dosyć, bo skończy się wszystko. Masakra. Wyłączone jest to? Wyłączone. Ile tam jest z tego? Zobaczmy. Teraz tego nie wyłączę. Zrobiło się plazmy na wszystkie czasy. No. Ale nic się nie stopiło. To jest dobrze. Dosyć. Promieniowania też nie jakoś nie ma tutaj. To dobrze. Ja pierdziele. Tyle łudzenia. Tyle. Ja muszę coś wymyślić. No wiecie. Trzeba zrobić jakąś produkcję bardzo dużą tych. Aha. Produkcję bardzo dużą tego. Czyli byśmy musieli dać więcej. Speedu. Trzeba pomyśleć, zastanowić się, co teraz. Jak to zrobić. I tak kopię wczytam, ponieważ 2 miliony straciłem chudzenia na nic tak naprawdę. No, ale możemy się zająć turbiną, nie? Jak działa, to działa. Dobra, więc tak pomyślałem teraz, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie systemu Fluid w Applied Energetics, czyli Extra Cells. Do tego będziemy, tam będziemy przechowywać Jade Cryoteum Drum i będziemy tworzyć sobie tak inne rzeczy, które wymagają fluidów jeszcze dodatkowo. No i Extra Cells to jest add-on do Applied Energetics, który dodaje to, że nigdy nie wiem co to jest. Walrus, jest takie zwierzę, ale które na pingwiny poluje, ale co to tu robi, to ja nie mam pojęcia. Ale dobra, jest to modyfikacja, jest to add-on do Applied Energetics, który działa tak samo jak Applied Energetics, tylko że z tą różnicą, że działa nie na itemy, tylko na fluidy, na płyny, ciecze i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, mamy tutaj parę rzeczy, import, fluid import, export, storage, terminal się przyda. Co tam mamy jeszcze? Annihilation plane fluid, czyli coś jak normalny annihilation plane, tylko że no, wsysać w ciecze. No i tu mamy jeszcze formation plane, to ja nie wiem akurat. No ale mamy tu jeszcze takie z ważniejszych rzeczy to cele, znaczy pamięć do fluidów, która jest dosyć czasami duża. Tylko patrzę, mam 4000. Aha, dobra, już rozumiem. Już rozumiem. Tu mamy ulepszone te storage, jak normalnie są w Applied Energetics, 64K max, to tu mamy jeszcze 256 aż do 16384K. Fajnie. Dużo rzeczy, dużo. Dużo fajnych rzeczy, dużo. Dobra, zajmujemy się tym teraz już. Szkoda czasu. Więc tak, wszystko oczywiście zrobimy sobie przez autocrafting, bo czemu by nie? Do czegoś mam ten autocrafting. Nie pamiętam, co ja potrzebuję dokładnie. Fluid interface to jest taki interfejs zwykły, tylko do fluidów. Autofiller się przyda do, zgaduję, tam gdzie chyba, nie wiem, zobaczymy. Fluid vibration chamber to też nie wiem. Są tu rzeczy, których nie było kiedyś. Dobra. Więc po kolei. Raz, ciebie weźmiemy. To się przyda bardzo, bardzo. Teraz tak, to potrzebujemy to. Dobra.
Co tu jeszcze? Certus Quartzstang. No niby tak, niby nie, bo i tak mamy dramy. Nie, nie weźmiemy tego. Chociaż, a, nie, nie. W sezonie 5 robiłem coś z nimi, pamiętacie? Ale tutaj chyba nie będę robił nic. Co tu jeszcze potrzebujemy? Fluid Import Bus na pewno. Fluid Export Bus na pewno. Storage Bus się może przyda. Nie mówię, że się przyda. No i storage pod fluidy, nie? A to się jednak przyda do craftingu. Ciebie weźmiemy. I ciebie musimy wziąć, bo to są te fluidowe, one są trochę inne. Ciebie. Dużo lepisu. Ciebie, ciebie. Ciebie, co my tu mamy? To, to, to. Ciebie, ciebie nie. 16k co najmniej, mam nadzieję. Dobra. Chyba wszystko na razie. Fluid Storage Conversion Monitor, to nie wiem co to jest. Ha. Z chęcią bym sprawdził. Ciebie. I ciebie. Chyba tyle. Dosyć dużo tego jest. Dobra. Jeszcze weźmiemy sobie lapis, bo chcę wiedzieć ile. Aha, dobra. Wszystko jasne. Ile mam lapisu? 36. I miejsce tutaj będzie chyba wyżej. Na te rzeczy. Dosięgnę? Dosięgnę. Dobra, więc. Ile tu mamy? Mało. To wykorzystamy też mało miejsca. Mamy tutaj 3, 6, 2. Dwa miejsca wolne. To tu. I tu. Będzie, dobra. W tych dwóch miejscach zrobimy jakieś tam rzeczy z tego. I tak dużo nie jest potrzeba na to. Dobra, wszystko. Gdzie to włożyć? Ojeju. Ojeju. Tu. Tu. No, miejsce się kończy. Teraz muszę sobie zrobić więcej lapisu, bo mam bardzo, bardzo mało. A tak nie przystoi. Ile mam diamentów? Na pewno mam dużo. Na pewno mam dużo. Strasznie dużo. Dobra, w tej pamięci powinno być systemy, no wiecie, powinno być rzeczy z tego. A, i tu mam jeszcze. Dobra, tyle będzie starczyło. Powinien zrobić jakiś wireless, kurde, crafting na to. Nie ma tego. No, trochę tam wyszło z tego. Tak wszystkiego nie będziemy wkładać. Weźmiemy sobie tylko 16. Starczy. Hop, hop, hop. No bardzo starczy. Dobra. To tak, pamięć potrzebujemy, więc weźmiemy sobie to, włożymy tu. Potrzebujemy Fluid Monitor. Gdziekolwiek jest. No dalej, gdzie jesteś? Weźmy sobie ten Fluid Assembler, zróbmy, bo ja nie za bardzo pamiętam, co to było, ale kojarzę, że to chyba w 5 sezonie kładłem. Fluid Assembler. Na razie nie wiem. Bym musiał sobie przypomnieć. Fluid. Potrzebujemy
Terminal jest potrzebny. Bardzo. I jeszcze. Nie mam pojęcia, co to jest conversion monitor. Bardzo bym chciał sprawdzić. Ale to za chwilę. ME. Ciebie damy tu. Okej. jak to się nazywa? Ale to później to zasłonimy, bo nie ma czasu. Teraz tak, mamy to, wejście, wyjście, fluidy. Pamięć potrzebujemy jeszcze. 16 mamy. Tu gdzieś 16, nie 17. Ej, klawiatura, działaj. 16. O, jest, dobra. 4. Za mało. 16, 1. Start. No, szybciej się rób. Dziękuję. Włożymy sobie to po drugiej stronie. Ale to zobaczę jeszcze coś. Assembler, czego on jest? A, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mamy miejsce na fluidy. Teraz jeszcze musimy mieć wejście na te fluidy. Gdzie ono by było? Nie wiem. Gdzieś się tu postawi. Cały czas brakuje lawy, więc myślę, że te całe dwa tanki, które mam na górze, możemy ulepszyć. Tu już nie chodzi o, wiecie, no, lawy nie ma, więc trzeba coś tutaj wymyślić innego. Mimo, że to jest bardzo fajne, ale wystarczy, że cobblestone zamienimy na netherrack i już jest duża poprawa. Tylko, że jest problem. Ile netherrack ma? Netherrack ma ile tego? 1 EMC. No to byśmy mogli zrobić coś takiego, że robimy zamianę netherracka i tylko netherrack leci do tego na dole i będzie się bardzo szybko tworzyło dużo więcej lawy. A żeby to zrobić, będę potrzebował drugi energy condenser albo już ten energy condenser. Weźmy, zrobimy później drugi, jak będę potrzebował. A na razie postawimy sobie ten energy condenser i zrobimy to w ten sposób, że ty idziesz tu, ten energy condenser idzie tu, bierzemy netherrack, jeden netherrack, dajemy sobie go tu. Teraz musimy sobie wziąć te nasze tutaj duperele. Te transportery muszą lecieć tutaj. Do tego ta skrzynia się zapełnia koblem i powstaje netherrack. A teraz musimy zrobić coś takiego, że weźmiemy sobie translokatory, ustawimy tu i ustawimy tu. I jeszcze teraz musimy kliknąć tu prawym, chwilę tu ustawić na netherrack, żeby kobla czasami nie zawierało i zabrać z tego tutaj kobla stąd. I powinno być ok. Dużo więcej lawy. Widzicie? Takie proste. Takie proste, a takie dobre. Wiecie co? Taki sposób robienia itemów jest bardzo prosty. Wiecie, no, tak naprawdę nie muszę iść kopać netherracka. No, tak to bym musiał, nie wiem, esencję zdobywać, pozyskiwać, zamieniać. To też by było proste, ale. Kurde. Idzie to tu, tu się zamienia i idzie tutaj do tego. I mamy pełno lawy. Aż ta lawa nie nadąża nad wysyłaniem tej lawy i jest problem kolejny, no bo jest dupa. No to możemy tą dupę tutaj załatwić szybko. Liquid pipy. Muszę sprawdzić najpierw, czy się łączą z tankami z tymi. Niby łączą się. Dobra. Więc zamieniamy, całkowicie wywalamy to. Musimy te rurki zamienić na coś dużo lepszego, co ma dużo większą przepustowość. I myślę właśnie nad tymi liquid pipe, bo one mają bardzo wysoką przepustowość. Ale też mają swoje wady. Nie ze wszystkim działają. Ups. Może zadziałają, może nie zadziałają. Zobaczymy.
Zaraz się przekonamy. Ich przepustowość jest taka fajna, mają swój wewnętrzny buffer. I kocham te rury, normalnie są zaraz mega. Proszę, działaj. To jest właśnie przepustowość tych rur. What the fuck? Piramidy z lawy. Ej, ej, to jest wskaźnik, pokazuje czy lawa rośnie, czy idzie w dół. Jak będzie w dół leciała, to będą strzałki w dół. What the fuck? Ta lawa żyje. Pierwszy raz spotkałem się z takim fenomenem. Ale widzicie, przepustowość tego, nie? Przepustowość jest przeogromna. Przeogromna, ogromna. Naprawdę. No i właśnie się spotykamy z minusem tych rur. No nie zachowują się normalnie. To jest jedna sprawa. Nie wiem, czy ja to tak tu chcę nalewać. Niech się nalewa. Wow. Wow. Zobaczmy, jak tam nasza sytuacja z lawą. No, powinno być dobrze. Dobra, teraz tak, zrobimy sobie interfejs. Zrobimy sobie interfejs do do tego. Craft się, dziękuję. Podłączymy go byle gdzie, to nie jest ważne, gdzie go podłączymy. Ważne, żeby pasowało, znaczy był łatwo dostępny. Ponieważ będziemy tutaj wkładać wszystkie nasze liquidy, więc na przykład może być tu. Podłączymy sobie na przykład ten fluid interfejs tutaj. Mamy coś takiego, ale to nas nie interesuje. Bierzemy sobie teraz mój kochany tutaj Jelit Cryoteum. I jeżeli będzie dobrze, to nie, to powinno być ok. Applied Energetics powinien bez problemu. A może jest problemem. Co działać z tym? No dobra, nie chcę współpracować. Nic nie poradzę na to. Nie tu. Ty. Tu. 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 Idzie? Idzie. Jest. Jest. 16, 17 bakietów to są tysiące jak coś. Czyli 24 tysiące, 26 tysięcy. No. Hej. Super. Mamy Jelit Cryoteum w systemie. Zapełnia się tutaj. Miło. Dobra. Te pamięci mają jeden minus. One nie mają, mogą mieć maksymalnie 5 typów fluidów. Czyli możecie dać wodę, lawę, jakieś trzy inne, ale już kolejnej nie będziecie mogli dać, bo jest limit. Ale to nie jest rzecz no wiecie. Czyli co? Robimy tak. Bierzemy tutaj do systemu paliwo z jet fuel, znaczy się. Lawy chyba nie trzeba mieć. Co nie? Tu jest dobrze. Bierzemy jet fuel. Proszę, nie skraszuj się. Aha, ja zabieram stąd. Bierzemy jet fuel, Jelit Cryoteum, jakieś tam najważniejsze tylko rzeczy, nie? Extract. Insert. Jet fuel może być. Chociaż nie. Jet fuel mamy tutaj. No nie wiem. Dużo mi zmian. Cały czas się zastanawiam, czy warto to robić, czy też nie. To na pewno nie, bo i tak tą beczkę będzie leciała do reaktora naszego kochanego. No nie wiem, no kurde, nie wiem. Musiałbym się przespać z myślą, jak ja to chcę zrobić, bo to są zmiany dosyć takie duże i nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia, no. Na pewno będę musiał ten system podłączyć do tego na dole systemu. Ja całkowicie o tym zapomniałem i to jest połączone, ale nie współpracuje z tym. I ja muszę podłączyć wszystko tu to z tym, co jest na dole. A jak to podłączę, no to już jest mój problem, bo muszę najpierw zobaczyć tutaj, gdzie. Aha, to idzie tutaj. To idzie tutaj, a tu za tą ścianą jest nasz system applied. To tam, no to byśmy mogli pociągnąć ten kabel tu i tutaj, a następnie możemy go wciągnąć tutaj. Oh fuck, zniszczyłem coś bardzo, bardzo ważnego. No to niżej i nie niszczmy tak szybko tego. Ty. Czy coś jeszcze zniszczyłem ważnego? Chyba nie. Chyba. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu chyba. Tu nie połączymy do tego systemu, ale możemy sobie zrobić oddzielny system do tej rzeczy. Albo wykorzystać system point to point. Czekaj. Jeżeli wykorzystam ten system tutaj, tu mamy 6 kanałów, to będzie 7 kanałów. Który będzie tam, pojedzie tam, w tamtą. Dobra, może być. Więc bierzemy sobie smart cable, bo są ładne. A ja lubię ładne kable. I weźmiemy sobie P2P. I teraz no właśnie, to się nie może z tym łączyć, więc jeszcze potrzebuję ankory. Akurat mam dwa. Okej, raz, dwa. No i tak, musimy sobie połączyć to tu połączyć system P2P. Ten system P2P będzie leciał tam daleko. I jeszcze nie może się łączyć z tym. Trochę roboty. Nie mam autocraftingu tego. Ja pierdzielę. Naprawdę. Ankor. Tu nie. Tu jest jedno miejsce. Dziękuję. Dobra, system P2P się przyda w tym miejscu. Tu i tu. Ty idziesz tu. Tu do góry, jeszcze wyżej. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to się łączy z tym. Musimy policzyć raz, dwa, trzy. Tam będzie ileś tam, nie wiem ile. Okej. Ale to się łączy z drugim systemem, jakby, nie? To było tu i musimy ten odłączyć system. On nie może być połączony z drugim. Dobra. Się wyłączyło, to jest ok. Dobra, to teraz musimy dać prąd do tego, czyli musimy się dostać na dół. Aha, jeszcze tylko to.
ten sposób. Teraz prąd, 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 szybko prąd. To tu gdzieś jest. No niby jest tutaj, więc tu się dobrze składa, możemy sobie bardzo łatwo połączyć energią, używając kwarcowych kabli. Zrobimy to tak, że a nie trafię tu, nie? O, teraz ciebie wywalamy, dobra. Energia jest. I co? Tu jest ok. Prąd jest. Czekajcie, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. A! Tu nie ma prądu. Ale ten kabel ma prąd, więc myślę, że nie powinno być problemu, gdybym zrobił to w ten sposób. Au. Żebym zabrał, wziął to. Tak. Już. Device of online. Czekajcie, coś jest jeszcze nie tak. Coś źle połączyłem? Czyli tu jest prąd. Czekaj, co ja źle połączyłem? Coś na pewno. Przecież tu niepotrzebny jest ten. Nie wiem, czemu ja tak zrobiłem. O. I to jest niepotrzebne i to. Nie wiem, czemu myślę cały czas, że potrzebne są 2P, 2P. Cztery kanały. No i no i czemu nie leci? To jest ok, na pewno? Cztery kanały są tu. Nie, coś jest nie tak. Dobra, już wiem co. Po prostu przekręciłem na, no wiecie, te kanały, te P2P powinny być odwrotnie postawione. Dobra, już połączyłem te cholerne kanały. Był mały problem z tym, powiem szczerze. Ale już wszystko działa. No, więc no, normalnie. Standardowo zrobione jest to. Czyli idzie to stąd, znaczy idzie to stąd, z tego miejsca, z tego miejsca, ten kanał tu do góry. Musiałem użyć memory cardów, żeby po prostu ustawić sobie, kliknąć shiftem prawym na ten, żeby zapisać te ustawienia i potem kliknąć tam, bo był problem z przesyłem przedmiotów. Zobaczmy. To jest kanał P2P. Coś jest nie halo. Trzydzieści dwa. Wiecie co? Zrobimy to trochę inaczej. Zrobimy to odrobinę inaczej. Ale tylko odrobinę. Wywalimy to. Czy
Czekajcie, jak to chciałem zrobić? Zapomniałem. Cholera. Dobra, zostawmy to. A, już wiem, już wiem. Dobra, już wiem. Już wiem, jak chciałem to zrobić. Już wiem. Bierzemy to. Tamten drugi bierzemy do siebie, bo jest tu niepotrzebny i zrobimy to troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Zmienimy większość rzeczy, ale będzie inaczej. To na razie weźmiemy stąd. To się ma nie łączyć na razie. I zrobimy tak. System. Damy to do tego. Podłączymy. Czyli na przykład tu. Dobrze robię? Chyba tak. Połączę to z tym. Dobra. A teraz to drugie jest tutaj. Wow. I to. Połączę z tym. Tak. Energia jest. Teraz bierzemy sobie. Weźmy setting cleared. Połączymy to do tego. Proszę, żeby działało. Ok. I teraz połączymy sobie z powrotem kabelek. Ten. Cholera. Gubię się w tych systemach P2P. I to strasznie. A. Co za głupia rzecz! No tak. Teraz do tamtego 28 połączone. Nie, to jest połączone do. To jest w tym miejscu. I to jest połączone do niebieskie, zielo, żółtnie. To jest już żółty. To jest niebieski. To jest żółty. To idzie tu. Gubię się w tym. Tam. I tam. To jest połączone do żółtego. Masakra. Mówię wam, masakra. To jest połączone do żółtego, więc. A, weźmiemy ciebie stąd. Proszę, żeby to działało. Tak bardzo ładnie, proszę, żeby to zadziałało. Ja pierdziele. Tu. Jeden kanał. Dobra. I teraz proszę, zadziałaj. Tak bardzo ładnie. Kurde, jak ja to zrobiłem, że wtedy działało? No, zrobiłem to. Naprawdę się idzie pomieszać w tych wszystkich, wiecie, stronach i tak dalej, na której stronie to ma być i tamto. Ale teraz jest to połączone z tym miejscem i mamy tak naprawdę to miejsce, pięć kanałów tutaj idzie. O, tu jest pięć kanałów ładnie
Podłączyłem to tak, nie bezpośrednio, bo chyba bezpośrednio nie działa, nie wiem. No i idzie to do tego miejsca. I tu właśnie to są te. Tu widzicie, mamy jeden kanał, tu mamy pięć, jak już mówiłem w ostatnim odcinku, co był. Naprawdę męczyłem się, żeby to podłączyć. Ja pierdzielę. Idzie się w tym pogubić strasznie. No strasznie, po prostu strasznie. Masakra. Tak bardzo się idzie w tym pogubić, że. Dobra. Więc teraz już jak to działa i powinno już działać wszystko. Wow. Z tym miejscem związane. Tak, wszystko jest. Czegoś tu nie ma. Czego tu było? Czego co tu było? A, etanol krystal. Etanol krystal. Tu. Masakra. No, w końcu działa. Cholera. Dobra, to jest tu niepotrzebne, bo ja tylko na chwilę to kładę. Dobra. To by było na tyle. Czekajcie, co ja chciałem w następnym odcinku zrobić? Teraz zrobiliśmy. Aha, system tych fluidów. A, już wiem. Już zapomniałem przez to wszystko. Chcemy zrobić automatyczny crafting Cryoteum i innych rzeczy. Dodatkowo jeszcze, żeby zrobić bardzo dużo naszego liquid nitrogenu, żeby po prostu elektrownię, ten reaktor puścić oraz zrobić ten cholerny multiblok z turbiny. To w następnym odcinku. Dobra, to w następnym odcinku budujemy tą turbinę cholerną. Tak więc to by było na tyle, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.